Słuchajcie, no po pierwsze tak, zaczynamy polowań zbiorowych. Tadziu mnie prosił, żebym to tak powiedział, ogólne przygotowanie, czyli pierwsze auto posprawdzać. Jeżeli wyjeżdżacie w różne tereny Polski, jeżeli macie w różne miejsca w Polsce jedziecie, atlas samochodowy, GPS, zawsze lepiej ze sobą wziąć. Ja na przykład w swoim aucie, no to wożę wszystko. Taką rzeczą na przykład, to zawsze staram się zabrać, to jest drugi zestaw ubrań. Czyli jak jadę, jestem na polowaniu, jestem cały mokry, czy tam wpadnę w bagno, czy tak u mnie nieraz się tam człowiek gdzieś w tych młodnikach, w tym śniegu utopi, no to wtedy przychodzę do auta, przebieram się na koniec polowania i tyle. Teraz Wam pokażę parę rzeczy takich, no, potrzebnych, czy coś, które się tam jakoś to udało ogarnąć na podstawie tych moich tam 20 lat polowań. No słuchajcie, sprzętu ogólnie jest rynek jest zawalony wszelakimi rodzajami sprzętu, kolorami, firmami, reklamami i tak dalej. No, zasada przy tych wszystkich rzeczach jest jedna, że nikt nie reklamuje swojego towaru źle. Wszyscy reklamują rewelacja, najlepsze towar i tak dalej. No, nie zawsze reklamowany towar jest adekwatny do naszych wymagań, nie zawsze to pasuje. Nie zawsze jest cena adekwatna do jakości, także to przez te lata to już chyba przerobiłem wszystkie możliwe firmy, jakieś tam swoje rzeczy już mam. No wiadomo, słuchajcie, no pierwsze tak dla nas podkładaczy, myśliwych, pomarańczowy kolor. Jak zobaczyłem pierwsze na zbiorówkach Francuzów na linii, wszystkich ubranych na czerwono, no to trochę się pukałem po głowie i śmiałem się z nich, nie? Jaki patrz, jakie to, co oni to wymyślają, że se tam ubierałem się jak choinka, nie? Ale naprawdę, koledzy, proszę Was, kupujcie te rzeczy takie pomarańczowe, czy na linię, czy na gąkę, czy na pędzenie. Ja pędzę w miocie i są chłopaki na linii ubrani na pomarańczowo, to ja w miocie na grubym lesie widzę daleko, gdzie jest linia. To mi też ułatwia przesuwanie się w tej linii i wiem, aha, tu idzie flanka i dużo łatwiej już mi to prowadzić i widzieć. A przy zielonym to już różnie wygląda. No słuchajcie, no firm jest pierony, zaczynając od takiej znanej firmy francuskiej. To są sklepy, takie no zwykłe, tanie rzeczy, czy polary, czy kurtki. Wiadomo, trzeba mieć wszystko. To jest plecak też taki tam chyba za 90 parę złotych, też nie ma problemu. Ja na przykład chodzę z plecakiem, w plecaku noszę różne rzeczy, które potrzeba. Bielizna, wszystko są i zielone, i pomarańczowe. Już takie zbocze nie widzicie, że jak wchodzę do sklepu, to patrzę, co z pomarańczowego jest. Niekiedyś majtki znalazłem, ale no, z całym szacunkiem nie kupiłem ich, nie? Słuchajcie, no ubrór firm jest wpierony. Ja parę lat kupiłem Browninga. Cena średnia, widzicie spodnie wyharatane, jestem z nich bardzo zadowolony. Dostałem kiedyś od chłopaków spodnie kewlarowe Harkili, no, fajne, ładne, wygodne. No, cena jest taka, jaka jest, no co dużo gadać. No, czy to odzwierciedla pracę, czy to jakość, różnie. No, tu mam takie typowe kukurydźniki spodnie, w tym roku pójdą już na próbę, ale to tylko na kukurydzę, na trzciny. Grube nogawki niemieckie, wiecie, to widzicie jak na palec, grube. Kewlaru jest tak, że można z czołgu strzelać i nic się nie stanie, no tylko mają jedną wagę. Będzie tą spodnie, ważą chyba z 1,5 razy 2 kg. No nie, może... Pokaż, bo ja tak idę tu do kamery. Lepiej może nawet trochę, nie? No tylko słuchajcie, to są takie spodnie, w których można polować przy temperaturze maksymalnej 0. A wyżej to się już przyrodzenie gotuje. Także no, jak to coś za coś, nie? Także słuchajcie, no wiadomo, jeżeli polujecie dużo trzcinak w kukurydzach, no to jednak kewlar to jest kewlar. Wiadomo, że to jest tak jak z ubezpieczeniem w aucie. Daj Boże, żeby nie był potrzebny, ale niestety jest jak jest. Tylko jak to w życiu, coś za coś. Ja tu stanę koło Edka, bo mnie bardzo interesuje, bo on mówi, że to jest ochrona. Ale w którym... Pokaż, Edek, w którym miejscu właśnie chroni, w którym miejscu najczęściej się może spodziewać ataku dzika? Te nasze części newralgiczne. Tak, słuchajcie, no dzik przeważnie atakuje, że przeważnie jak atakuje odyniec, to biegnie z pochyloną gwizdem, jak dochodzi do naszej wysokości, tnie do góry gwizdem tak. Czyli najczęściej wchodzi między nogi, najczęściej, i ciągnie od tej wysokości dotąd. Tam jajca to jeszcze człowiek bez jajec przeżyje, nie? Ale jak ci walnie tętnicę udową, to no 3 minuty... Bez przesady z tymi jajcami, żebyś przeżył. Ale po co żyć? No poniekąd ale tak. No. Jest ochrona właśnie. Także najczęściej właśnie żnie wewnętrzne strony ud. I te spodnie mają ochronę tak. Od tej strony. O, czekajcie, tu jest. O, odtąd jest. Od. Pod kolanem się zaczyna, gruba warstwa. Idzie do góry. Krocze.
i druga strona. Ale tu też jest, a tak, jest, tu jest, jest. Dotąd jest, dotąd jest. To się może czuć jak w pieluszce, no ale no, źle się, widzisz, dotąd jest kewlar, ten gruby, nie? No. Zadek, tu jest akurat zadek jeszcze też mocno, dotąd jest. Do tej wysokości jest kewlar, tu już nie ma. No słuchajcie, no to tak jak się stoi, bo jak cię dzik przewróci, zrobi nawrotkę i jedzie, no to przeważnie leżysz na plecach. No to tym sposobem myśląc pasowałbym mieć kurtkę, nie? No ale, ale tutaj tył nie jest chroniony, tu nie ma kewlaru. W tych spodniach akurat jest, jest. Ale w większości spodni takich typowych dla podkładaczy kewlar jest w części wewnętrznej, do krocza i tyle, i koniec. Tu już nie ma. W niemieckich spodniach już na przykład tył to już jest miękki materiał, taki typowy do wygodnego chodzenia. Ale kurtki na pewno też są z takimi. Są kurtki, wszystko jest. No, czujesz się jak w pancerzu. Tak, no stacie, są takie dobre zestawy, na przykład niemieckie czy tam inne jakieś, które są typowe dla podkładaczy, czy tak Harkila, czy Browning też mają, no to jest kwestia powiedzmy zestawu od 15 do 20. Nie, od 1500 do 2500 zł. Średnio, powiedzmy, średnio. No, ale powiedz prawdę, że w tym nie bardzo jest wygodnie, na pewno. No, w tym na przykład nie jest wygodnie. Ja Harkile miałem, to Harkile się naprawdę bardzo fajnie się chodzi. Jest to wygodne, ma te wstawki, wszystko. No, Harkila już tego zawiesiła, bo to tam mało się tego schodziło, cena była duża. Fajnie, no słuchajcie, wiadomo, że tak powiedziałem, że cena nie oddziela jakości. No, ale jednak te firmy droższe, jakby nie było, są lepiej dopracowane, wygodniej się w tym chodzi. Widać to z daleka, czy chodzi o wiatroszczelność, wodoszczelność, no to naprawdę te lepsze firmy, niektóre dobre są, tylko to, słuchajcie, no tak jak w moim chodzeniu, to, czy ta kurtka, to maksymalnie wytrzymuje 2 sezony. Także jak kupicie dobrą firmę, która ma daje 3 lata czy 5 lat gwarancji, to na pewno to nie wytrzymie, nie ma szans. Przy naszym chodzeniu nie ma możliwości, żeby to wytrzymało. Tak, to tak czy tak, no większość, jeden jest plus, że większość tych firm dobrych, renomowanych, to przy reklamacji daje Ci drugą rzecz. Jak się dobrze żyje z kierownikiem sklepu nieraz czy coś, dobra, to tam se zostaw, a ty se tam masz nowe, nie? Także tu ja zaznaczam, bo zawsze się wystrzegam reklam. No trzeba powiedzieć o jakiejś marce, nie? Ale my nie współpracujemy z żadnymi sklepami, to ani żadnymi firmami. Po prostu założeniem jest pokazanie sprzętu. Sprzętu, a to jest, jest. No, sprzętu, ale używanego przez praktyków. Tak. Opowiadamy dalej. Słuchajcie, sprawa prosta, no wiadomo, to kosztuje, to się kiedyś wróci, albo się nie, to jest inna sprawa. Według mnie, jak nie dacie teraz na to ubranie, na ten sprzęt, to dacie na starość na lekarza, także to się kółko zamyka i tyle. Ale to już nie ma znaczenia, czy to będzie sprzęt taki, czy taki. No, jedno na przykład, co zauważyłem, że jak wszędzie na świecie, jak Cię widzą, tak Cię piszą, że jak masz dobry, markowy sprzęt, to jednak Cię bardziej szanują. Nie? Ale słuchajcie, no tak za młodu. Chodziliśmy w butach, klapkach, w góry się chodziło w byle czym, nosiło się śpiwór tej wielkości, w którym trzepało człowieka przy plus 5 i było dobrze, i było dobrze. Także no, ale no niestety człowiek się starzy i tyle. To jest taka typowa kurtka, którą bardzo lubię, z daleka widać, fajnie widać. To jest akurat kurtka bez kapuzy. Jeżeli na przykład tak u mnie w moich warunkach górskich kapuza jest obowiązkowa, szczególnie chodzi przy jakichś młodnikach zaśnieżonych, co jest prawie że non-stop, to wtedy kapuza na głowę i nurkujecie. Ja w tej kurtce nie mam. Taką czapkę kiedyś kupiłem w sklepie w Krakowie. Z eleganckim, z tym z tyłu. Ubieram se to fajnie, czy deszcz, czy coś, czy śnieg. To już się to nie sypie. Fajnie widać, fajnie się chodzi. Także no widzicie, jaka różnica jest, jak stoję na zielono ubrany, a na pomarańczowo. Następną rzeczą jest nawigacja dla psów. No obecnie już prawie rzecz standardowa. Najbardziej popularną jest jednak Garmin. To jest Garmin Alpha 100, są Astro, są jeszcze 50 jest. Który to będzie system, to już jest Wasze indywidualne. Potem Tracker jeszcze też jest często używany w Polsce, są jeszcze inne czeskie nawigacje. Inne zagraniczne, amerykańskie. Kto używa tak, jaki chce. Ja mam Garmina, jestem z niego zadowolony. Jeden jest plus. Kupuję Garmina, mam homologację na to i nie wnoszę żadnych opłat przez cały rok za zajętą falę. To już Garmin ma podpisaną umowę i ja mam święty spokój. Do tego oczywiście musicie mieć obroże. To jest ta obroża i do szkolenia psów, i do pracy w miocie, czyli ma ewentualne bolce na impuls elektryczny. Ja to używałem może raz, może dwa, a sporadycznie jakoś tak. Jeden jest plus obroży i nadajnika Alpha 100, że mogę z nim robić, używać impulsu, dźwięku lub wibracji. Często na przykład jak się pies za bardzo nakręci, idzie za daleko, to ja mu wtedy daję sygnał wibracją pip, pip,
i on wtedy bardzo często i bardzo fajnie reaguje na wibracje, że powraca. Jaki to jest system nawigacji, to już jest wasz wybór i tyle. Ja mam Garmina, moich znajomych chłopaków, większość ma Garmina i jest bardzo zadowolona, nie? Ja swoim psom zakładam Garmina, zakładam obroże z dzwonkiem, takim francuskim. Napisałeś, że to jest książka. Tak. Dzwoni fajnie, widać gdzie jest pies, szczególnie w jakichś gęstych młodnikach, w kukurydzach. Ja wiem, że to jest pies, a nie dzik, bo potem wie człowiek łyk o tego śledzia nagle, bo nie wie co to jedzie. We firmie Jagul kupuję tak zwane tygrysy z numerem telefonów. Numer telefonu jest. Zakładam to psu, fajnie to widać, pies jest widoczny. No słuchajcie, różne te tereny jest, w różnym się miejscu poluje, nieraz jest, przeważnie często się też strzela dziki w młodnikach czy coś. Pies czarny, gończy, no może czasami się komuś zlać z dzikiem czy coś. Jeżeli pies jest oznaczony, ma takie kolorowe rzeczy, wstążki, ma dzwonek, ma nawigację, to też obroże, nawigacja ma kolor, też ma jakieś tam takie odblaskowe kolory, też to fajnie widać, wszystko to działa. O, no widzicie, to jest teraz pies, który ma ten kolor, fajnie widać, tak, dobrze, w oczy się to rzuca. Nawet czasami taki pies jak gdzieś wybiegnie, zgubi się wam czy coś, jak zapytacie na wsi, że pies szukacie psa, to wam każdy powie, panie, tak, bieg taki pies, taki, z taką wstążkami, nie? To jest taki rozpoznawalne. Jeżeli was wam pies popójdzie w samej obroży, no to no pies jak pies, nie? Ale na takiego psa właśnie to każdy zwraca uwagę i ten pies się rzuca w oczy, jest numer telefonu. Mi się zdarzyło ze dwa razy w życiu, że mi dzwoni, proszę pana, pies panu nie zginął? Ja mówię, tak, pobiegł mi w tamtą stronę, tak, bo ja tu jadę, mam takiego psa. Ja mówię, proszę pana, wiem pan gdzie, wiem gdzie jest pan, gdzie jest pies, zaraz koło was będę, nie? Słuchajcie, no jeszcze ja na przykład ten plecak sobą noszę, zawsze do plecaka wrzucam otok, bo często przy polowaniu w takich kołach takich zaprzyjaźnionych swoich, bo jak na dewizówkach to wiadomo, to nie ma czasu na poszukiwanie poszczałku i podkładanie psów. Mam otok, chłopaki mówią, Edward, mam poszczałka, weź psa, poszukamy, zapinam psu otok. Wyciągam z plecaka, jedziemy. Ja zawsze jeszcze do plecaka wrzucam kawałek taśmy izolacyjnej, zwykłej albo tej szerokiej, też to jest dobre. Czasami jest tak, że jak jest śniegu nasypie nagle czy coś, to sobie człowiek weźmie buty, nogawki, spodnia go winie, już się tak nie sypie czy coś. Często na przykład jest tak, że jeżeli pies, tam go dzik zrani delikatnie czy coś, zawijam bandażem, zawijam taką taśmą samochodową. Brzydko to wygląda, ale to jest solidne, trzymie się to dobrze, nie popuszcza się. Ja też u siebie w plecaku zawsze noszę jednak apteczkę. No, ja lubię plecak nosić, lubię te rzeczy mieć na plecach ze sobą, bo to różnie bywa. Jeszcze u nas w tych górach to nie tak na nic innych, że tam te 5 minut, 10 auto podjedzie na drogę i zaweźmie, tylko u nas poluje mnie raz tak, że stawiamy auto i cały dzień jesteśmy w górach, daleko od dróg i robimy wszystko z buta. Mam apteczkę, akurat dzisiaj tu nie wziąłem. W apteczce podstawowe rzeczy, tak, bandaż zwykły, bandaż elastyczny, jakieś plastry, najlepsze takie tej wielkości powiedzmy, żeby to było, można to przeciąć, przykładam na ranę do psa, jakieś płyny dezynfekujące, co tam jeszcze potrzeba, folia, worek foliowy, czy folia. Folia jest po to potrzebna, że jak czasami dostanie pies po płucach, no to może złapać odmę. Jeżeli wtedy na ranę przykładacie kawałek folii, która nie przepuszcza powietrza, owinąć ciasno, mocno, klatkę piersiową bandażem elastycznym i wtedy pies nie łapie odmy, może normalnie oddychać. Ja jeszcze na przykład noszę w plecaku takie nożyce. Czasami jest tak, że zwierzyna jak sadzi, jak jest duża ilość grodzeń czy coś, wpląta się, czy czasami jest wplątana, jest, nie ma tego jak potem wypiąć, jest to problem potem z tym wszystkim. A takie sekatorki małe dużo nie ważą, zawsze się ciachnie, zawsze można pomóc, czy nawet to przykręcić, nieraz różnie bywa. Następna rzecz, broń. Słuchajcie, no broń do poszukiwania poszczałków, do pracy w miocie, no wybór jest potężny. Jedni używają broni kulowej, przeważnie najczęściej. Kwestia jest nawyków, waszych przyzwyczajeń, czy to będzie lewarek, czy to będzie broń samopowtarzalna, czy to będzie broń typu mauserowskiego, czyli tak zwany hebel, czy dubeltówka, to jest wasz wybór. No jedna podstawowa rzecz jest, żeby ta broń była krótka. To są takie bronie teraz, że po prostu jak mam ją na plecach, żeby mi lufa nie wystawiała za bardzo ponad ramię, jak się sylam krzakami, to wtedy się nie haczy, nie? Także do wyboru teraz rynek broni jest potężny, no najlepiej oczywiście w kalibrach jakichś takich 7, 8, 9 do góry, mocnych, obalających. Ja wszystkim chłopakom, którzy zaczynają podkładać, poszukiwać poszczałku, mówię jedną sprawę. Słuchajcie, jeżeli
dochodzicie poszczałka, czy macie możliwość jego dostrzelenia, to macie to zrobić tak, jakbyście mieli jedną i jedyną kulkę w lufie. Tam, słuchajcie, lepiej pomyśleć, poczekać, ustawić się lepiej, sprawdzić, czy bezpiecznie dla psa, dla otoczenia, dla wszystkich, czy to wszystkie te warunki są spełnione, żeby to było bezpieczne dla wszystkich, żeby ten strzał był jeden, a skuteczny. Skuteczność drugiego strzału jest różna. Jeżeli stoicie od dzika na 10 metrów, spudlicie, no to może być ciekawie. Za dużo gadać, nie? Także broń jest. No ja używam dubeltówki, dobrze się mi z niej strzela. Od początku mnie strasznie to denerwowało jakoś, ale jakoś się nauczyłem z tego dobrze strzelać. W ogóle jak macie tą broń, to trzeba trenować na sucho, czyli składać się i ćwiczyć się, nie? Z reguły przy takich poszczałkach doszczeliwaniu zwierzyny, szczególnie jak zwierzyna na was rusza, no nie ma czasu na jakieś tam cuda dziwy, łapanie muszki, szczerbinki, tylko jedziecie intuicyjnie. Ja się tak nauczyłem, że strzelam akurat z plecakiem i kiedyś plecak jak gdzieś położyłem i prawie tam sztuka jakaś inna ruszyła na mnie, przyłożyłem się akurat, trochę zdołowałem, nie? No ale już wiedziałem, jaki błąd poprawiłem, bach, dobrze, że była druga kulka w lufie i się udało szczęśliwie jakoś przeżyć. Taką, słuchajcie, taką rzeczą bardzo ważną, teraz jest możliwość obecnie ubezpieczenia psa. Polecam jak najbardziej, są te różne stawki, średnio to ubezpieczenie kosztuje tam coś koło 500-600 zł za jednego psa, dużo, niedużo, ale to macie jednak zawsze jakieś zabezpieczenie, niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze już jest jakiś plus, że macie tego psa, nie daj Boże, to się mu stanie, czy go potrąci coś, czy się ktoś zastrzeli, to już jakieś ubezpieczenie istnieje. Następną ważną rzeczą to jest przygotowanie psa do pracy w miocie. Po pierwsze, trzeba psa przygotować fizycznie i psychicznie, czyli fizycznie, czyli ja to biorę rowerek, biorę dwa psy na rowerek, jeżdżę z tymi psami, staram się to zrobić przynajmniej dwa razy w tygodniu, po 10 km, na początku wolnym, jakimś truchtem takim, te psy żeby szły, ten trening nie może być za szybki, to musi spokojnie wszystko się odbywać, żeby ten pies złapał formę. Wiadomo, że jest gorąco czy coś, no to ostrożnie ćwiczymy, żeby tego psa nie przegrzać. No normalna fizjologia. Następną rzeczą jest przygotowanie tego psa do pracy. Jeżeli pies jest stary, opolowany, to wiadomo, sprawa jest prosta. Przygotujmy go fizycznie, pies łapie formę, my przy okazji też i ta robota idzie. Jeżeli mamy młodego psa nieopolowanego, no niestety w tych czasach jest problem jechać na zagrodę. My musimy jechać za granicę, musimy jeździć, te psy ćwiczyć. No totalny bezsens z brakiem tym zagród jest, bo widzicie, na przykład to tak jakby pozwolić inżynierowi bez żadnego przygotowania robić projekty. No robić może, co z tego wyjdzie, niestety wiadomo. I to sami z psami, tylko no niestety, no. Niemcy mają zagrody, Szwedzi mają zagrody, Szwecji na przykład, widzicie, na zagrodzie szwedzkiej istnieje nawet możliwość przy psie młodym strzelenia tego dzika. No, najlepsza szkoła, co dużo gadać, nie? Przyjeżdżasz, sprawdza ci się psa, czy pies jest, czy ma dokumenty, wszystko ma. Może spuścić go, podszkolić na mniejszym dziku, potem na większym. Ten pies się uczy respektu. To nam nie chodzi o to, żeby ten pies tego dzika zagryzł, tylko ma znaleźć i ma go głosić. Ewentualnie ma go wyciść na z młodnika, czy tam z uprawy, czy z trzciny na linię myśliwych. Psy, słuchajcie, no psy, które są agresywne, same się szybko eliminują. Bo jeżeli pies, który dąży do kontaktu, wcześniej czy później trafi na lepszego zawodnika i popsie. Jeżeli ten pies się nauczy za młodu na tych zagrodach, pracy na tym dziku, już jest ostrożniejszy, wiem czym to grozi, nie ciśnie się, nie pcha się, myśli, zastanawia się. No ale niestety w tym momencie nasi prawodawcy zrobili tak, że szkoda gadać. Następną rzeczą jeszcze jest pojenie, karmienie. Większość moich psów przed sezonem jest trochę nawet taka za okrągła, są tak jak ja. Przed wyjazdem na polowanie karmię zawsze psy wieczorem. Nigdy nie daję psom jeść rano. Bo może rzadko, ale się może zdarzyć, że ten pies zawinie się mu żołądek. Ja miałem kiedyś przypadek, że też jechałem na polowanie, coś tam, jeszcze gdzieś po drodze jakiś korek, szybko przyjeżdżamy na polowanie, rozpoczynamy polowanie, mówię, dobra, to chłopaki, to puścimy psy, żeby się załatwiły, przed miotem będzie czas. Okazało się, że jak stanęliśmy przed miotem, prowadzący mówi, dobra, zaczynamy, puściłem, co okazało się, że dziki były zaraz z boku. No jeden pies miał pecha, bo nie załatwił się, zakręciło się mu jelito grube. Jakim sposobem, nie wiadomo, jednak się mu zakręciło. Była konieczna wizyta u weterynarza, chirurga, otwieranie psa, odkręcenie jelita i wszystko poszło. No już pomijając problemy logistyczne, finansowe, polowanie, no to co zrobić. Także zawsze starajcie się skarmić psy wieczorem. Napoić. Pierwsze, jak jest pies po wysiłku, po mocnym wysiłku po polowaniu, pierwsze dajemy pić. Poczekamy 10, 15, 20 minut, dajemy karmę.
z karmą suchą. Zawsze ja dolewam do karmy suchej albo trochę wody, albo oleju wymieszać, żeby to nie było takie suche, bo często jak się pies głodny nażre, to mu to pęcznie, potem też są jakieś problemy jelitowe, nie? Jeżeli na przykład polujecie kilka dni pod rząd, ja na przykład biorę do auta wtedy żarcie, jak się kończy polowanie, to daję psom powiedzmy jakiś tam taki mniejszy posiłek, taki między posiłkami, nie ten główny. Bo póki przyjedziemy na ośrodek, czy do domu przyjadę, czy gdzieś na spanie, tam gdzie śpimy, to jeszcze z reguły wychodzi z tego jeszcze godzina, dwie, trzy. Ten pies już w tym momencie się regeneruje, już je. Wtedy przyjeżdżamy na ośrodek, dostaje już posiłek taki normalny, kupa siku oczywiście, do kojca i spać. Właśnie do kojca. Słuchajcie, często się na takich ośrodkach są jakieś kojce. Jak macie sprawdzony ośrodek, sprawdzony kojec, psa zamykać. Jeżeli nie, to z reguły takie te psy nasze objeżdżone to w autach śpią, jedzą, dla nich nie ma problemu, to nauczone są, tak żaden problem. Dlatego, że w takich obcych miejscach często możecie złapać niechcący jakieś choroby, czy jakieś pchły, czy wszy, no jest to potem problem i tyle. Też przed przesonem wszystkie psy trzeba posprawdzać, czy są poszczepione, poodrobaczane oczywiście obowiązkowo, zabezpieczone przed kleszczami, pchłami, tym podobnymi. Jeszcze taką bardzo ważną rzeczą jest, że wszystkie psy przed, w ogóle jak są od szczeniaka, uczymy przewracania na plecy. Dlatego, że czasami jest tak, jeżeli pies chce, ja na przykład zawsze po polowaniu biorę psa, przewracam na plecy, oglądam go od spodu, czy nie ma jakichś ran, zadrapań, czy coś, bo czasami jest rana taka malutka, a okazuje się, że tam patyk się wbił. Często te psy, jeżeli są wystraszone, dzikie pogoni, czy coś, trzeba sprawdzić, czy to się stało, boją się, nie chcą się odwrócić. A jeżeli ten pies ma ten nawyk, robimy to, nie ma problemu, odwracam go, oglądam psa i wszystko, i widać, że jest gra. Teraz mamy początek września, sezon kukurydziany, czyli małe polowanie, albo małe żniwa, jak to niektórzy mówią, zaczął się już 2 tygodnie temu. Teraz ustawa pozwala nam polować z psami w kukurydzy. Jest to naprawdę dobre i ciężkie polowanie. Dobre to jest to, że jednak w ten sposób skutecznie możemy przeciwdziałać tym nadmiernym szkodom. Z reguły jak się takie powiedzmy pole kukurydzy pędzi 2 razy w tygodniu, to te dziki już to pole starają się omijać i szukają innego swojego jakiegoś lokum. No słuchajcie, polowanie w kukurydzy no ciężkie jak cholera pod względem fizycznym, zagrożenia życia, zdrowia psa i naszego. Z reguły przy tych obecnych areałach jest to no ciężki kawał chleba, bo to jeżeli powiedzmy mam pole kilka hektarów, powiedzmy do 5, to jeszcze jakaś możliwość w miarę istnieje, żeby tego dzika z tego wypchnąć, ewentualnie go strzelić. Ja lubię na przykład polować z kukurydzy jednym, z dwoma psami doświadczonymi, które wiem, że nie idą do kontaktu bezpośredniego, które starają się trzymać dystans, tego dzika nie wycisną, ja wtedy podchodzę i staram się go strzelić. No, czasami to podchodzenie trwa 2 razy, czasami 3, a czasami 10 razy, zanim ten dzik będzie na tyle blisko i dobrze mi stał, że mogę go skutecznie postrzelić. W tym momencie te dzwonki się sprawdzają, bo na przykład jeżeli w kukurydzy czy w trzcinach, bo to jest bardzo podobne polowanie, to nie wiadomo, co koło ciebie przeleci, czy to był pies, czy dzik. Jeżeli pies ma dzwonek, to ja wiem, że to jest pies. Ale nieraz jak poluję z chłopakami we dwójkę, bo z reguły to tam polować w kukurydzy to raczej mniejsza ilość osób, to jeżeli któryś kolegi pies nie ma dzwonka, to powiem wam, to się łyka silny raz, tak jakby człowiek śledzia solonego połknął, bo nie wie, czy to cię dzik atakuje, czy nie. Dzwonek jest, sprawa oczywista. Jeżeli są duże areały kukurydzy, powyżej 5 hektarów, jeżeli jest taka możliwość, starajcie się jakoś tak z rolnikami dogadać, żeby robili przecinki, takie pasy typowe, w tej kukurydzy, można sobie wtedy zwyżkę postawić w takiej kukurydzy, pies pracuje, te dziki się przemieszczają, można skutecznie i bezpiecznie zapolować. Jeżeli wchodzicie do kukurydzy, tak samo, te spodnie kewlarowe, bradziach najbardziej. Nawigacja oczywiście to już niezbędna rzecz jest. Często w tej nawigacji, w tych łanach, szczególnie na płaskim terenie, jeżeli nie ma jakichś z boku dużych drzew, czy nie ma nieraz słońca, to nie wiadomo, gdzie jest północ, południe, gdzie kierunki, gdzie się zaczyna. No jak macie nawigację, no to sobie wbijecie rozpoczęcie polowania, wrócicie w to miejsce, widzicie, gdzie jest pies. Czasami jest tak, że w tej kukurydzy, że jest wiatr delikatny czy coś, że ten pies od was będzie 200 metrów, 3 miedziki, a wy nie wiecie, nie? Po nawigacji, po garmincie wiecie, że psa macie w tym miejscu, podchodzicie i możecie skutecznie oddać strzał. Na pewno w kukurydzy w trzcinie trzeba pierwsze myśleć, a potem robić. To się nie ma co na tym zastanawiać, wiecie, o co chodzi. No jest to jednak środowisko niezbyt bezpieczne dla nas, ale no trzeba jednak tym rolnikom pomóc, te szkody zmniejszać, a jest to skuteczna metoda zmniejszania tych szkód. W
fajny, ja lubię polowanie w kukurydzy, boję się tego polowania w kukurydzy w trzcinach, bo to nie wiadomo jak się to może być, co to może być. Kiedyś też z Piotkiem Jelonkiewiczem pędziliśmy taką kukurydzę w Polsce, no nieduży kawałek, tam bo 50 par hektarów. Słyszę, że psy znalazły dzika, trzymią, mówię, dobra, podchodzę. Kurczę, mówię, jazda była taka, że głowa boli. Mówię, kurczę, mówię, jak ten kaban wyjedzie na mnie, to nawet ci nie zdążę tej kukurydzy obronić, obrócić, żeby go tam jakoś strzelić czy coś, nie? No przychodzę, stoi przy nim, cztery dziki stoją, okazuje się, że to nie kaban, tylko borsuk taki wypasiony jak mały dzik. Cztery psy mu nie dały rady, nie dało się go dostrzelić. Mieliśmy w oszczale borsuka, także wszystko by mi odstrzał, wszystko było wpisane, także no niestety nie dało się go strzelić, taki był mocny borsuk, także różnie bywa. Nieraz jest tak, że trzymią ci psy sztukę, a słyszysz po głosie mały dziczek, przychodzisz, stoi stary kaban. No. Często na przykład jest tak, że jak podchodzicie te końcówki czy coś, starajcie się tymi rzędami iść nie w poprzek, tylko wzdłuż. Obejść trochę dalej, żeby prosto tym rzędem iść. Dobrą metodą też taką na przykład, jak widzicie tego dzika, że, albo słyszycie, że gdzieś stoi blisko, to wkładacie głowę do rzędu, patrzycie w prawo czy lewo, czy tu jest, podejść. I już, tylko słuchajcie, przy takich strzałach to trzeba uważać, bo to wiadomo, psy są obok. To są wasze psy. Starajcie się robić, raczej strzelać z pozycji stojącej, żeby ta kula szła w dół. Ale to wszystko razem, to jest wszystko na bezpośrednim kontakcie, musi to myśleć, strzelać z głową. Zasada pierwsza. Pierwsze myśleć, a potem strzelać. No słuchajcie, tak już mamy, mamy ten grafik polowań u siebie w kole czy w kołach zaprzyjaźnionych. Dobrze też dogadać się z łowczym, jeżeli macie możliwość, jadę do łowczego, pokaż mi co będziemy brali, gdzie będziemy polowali, to też jest ułatwienie duże. Człowiek też możecie mu, tak na przykład ja już dużo jeżdżę, staram się też doradzić łowczemu, jeżeli mogę mu doradzić, jak to pędzić, jak to obstawić, czy zwracać uwagę na wiatr. Często prowadzący polowanie robią polowanie pod siebie, czyli tak obstawiamy, bo tak my obstawiali przez 20 lat i tak obstawiamy. Wiadomo, że wiatr idzie z linii do miotu, to wiadomo, że na tą linię nic nie wyjdzie, bo to sprawa oczywista, ale tak my zawsze polowali i tak będziemy. Także też zwróćcie pewne uwagi, jeżeli możecie łowczemu czy prowadzącemu polowanie jakieś pomysły. To zwierzyna w lesie myśli, tak samo my musimy myśleć, staramy się ją przechytrzeć. Jak pędzimy zawsze z tej strony, zróbmy raz z drugiej strony. Albo jak pędzimy od linii, to zróbmy od drugiej strony, od flanki puścić na przykład miot. Także to się też sprawdza, tylko no, trzeba znać wiedzę, znać łowisko, znać zwyczaje zwierzyny. Wiadomo, że przy wietrze będzie zwierzyna siedziała w jednym potoku, jak będzie spokojnie przy drugim, jak będzie gorąco, będzie siedziała tak jak u mnie w miejscach jakichś chłodniejszych i na odwrót. Także to też starajcie się dograć. Tak powiedziałem, najlepiej pojechać z łowczym, pooglądać łowisko. Tu zrobimy tak, to zrobimy tak. Obecnie się dużo poluje systemem szwedzkim, no bardzo fajne polowanie. Przyjemne, ja lubię szwedzkie polowania, czy półszwedy, które u nas w Polsce też się odbywają, że nie polujemy na jakimś dużym obszarze, tylko na jakichś mniejszych takich, mniejszych, jakichś tam powiedzmy 200, 300, 500 hektarach i też sobie to spokojnie przechodzimy z prawej na lewej, z prawą na prawe. Polowanie szwedzkie jest tyle fajne i przyjemne, że jeżeli ten pies pójdzie dalej czy coś, no to idziemy za psem, szukamy, kluczymy w prawo, w lewo. Ja na przykład często jak poluję na takim polowaniu szwedzkim, to już intuicyjnie wiem, gdzie będzie zwierzyna, gdzie może przy jakiej pogodzie, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że ją znajdę. I cóż, no, też przed odprawą, ewentualnie zacznie już polowanie, proszę wytłumaczyć myśliwym, że polujemy często że oni mają siedzieć często, widzicie, tak jak byliśmy u ciebie, Tadziu, chcę dużo gadać, że na przykład no, często nagonka wychodzi na linię i wszyscy prowadzący mówi koniec polowania, no bo co, bo nagonka wyszła. A my jeszcze w tym miocie pracujemy, psy grają, także to też się muszą myśliwi nauczyć, prowadzący się musi nauczyć. No najlepiej też, że dogadacie się z prowadzącym, mówi słuchaj kolego, jak my ci dzwonimy, czy damy sygnał, że jest, wychodzimy, że jest koniec, to wtedy zwiniasz linię. A tak to wszyscy stoją twardo. Dziękuję. No bardzo żeśmy się zmęczyli, także dziękuję Edkowi za te jego porady, bo to jest, to jak zawsze podkreślam, to jest praktyk, prawdziwy praktyk, bo są jeszcze tak zwani praktycy niedzielni, którzy wszystko wiedzą, ale to trzeba słuchać praktyków takich prawdziwych, takich jak Edek. Także to jest, dla niektórych może to się wydawać nudne, ale to są podstawy, to jest konkretny materiał szkoleniowy. Tak jak mi ostatnio ktoś z naszych widzów fajnie napisał, że książka Edka mu dała o wiele więcej niż wiele innych książek takich typowo specjalistycznych, bo kupił sobie gończego, czy gończego alpejskiego chyba, tak? Jeżeli się nie mylę. Także to są takie bardzo fajne porady.
Będziemy jeszcze z Edkiem się na pewno spotykać, chociaż teraz to jest taki gorący czas. Nie? No teraz to już sezon się zaczyna, to już. Zaczynają się polowanie, tak Edek mówi tutaj o kukurydzach, nie kukurydze, za chwilę już te polowania zbiorowe. Mamy wrzesień, także psy będą pracować, a to są teraz, chcieliśmy pokazać, bo to są te pieski, które widzieliście w ostatnim odcinku z Edkiem, jak były małe, miały wtedy ile? 6 tygodni? 6, 7? Jakoś tak 6 7 7 tygodni. A ten to jest, tak, który był największy? Tak, wtedy. Ten był największy byczek. Teraz taki psiur, taki kawał psiura będzie. Też za chwilkę pojedzie do swojego domu, tylko że wszystkie dokumenty mu porobimy, powoli, że to skończymy. A ile one mają w tej chwili? Ten ma coś 5,5 miesiąca. Bo to jeszcze te mniejsze to są jeszcze z innego miotu. No to, tak, bo to były wtedy 3 mioty i tu jest akurat tak, że ten jest brat z siostrą, a reszta, a tamto są dwie. Tamten jeden miot co był, to już poszedł cały, także już psy, już chłopaki dzwonią, pracują z psami tymi młodzieżą. Dobrze to wygląda, pożyjemy dalej, zobaczymy jak się to wszystko ułoży, bo to jak ktoś mi gwarantuje, że mu życie wszystko wchodzi na 100%, no to, to wiadomo jak to wychodzi. Pieski mają porobione nowe zagrody, nowe boksy, także już się nie plączą, tylko mają już swoje miejsce, to jest najważniejsze. Ale zobaczcie jakie mam, popatrz, brudne. Gdzieś, a to nie chodzi o brudne, ale jak fajnie, jaki odcisk, idealny odcisk psa. No, także wielkie dzięki, no jeszcze tak jak mówiłem, przywiozłem tutaj mojego ogrota na kolejne szkolenie, które tutaj Edek będzie doszkalał go, albo szkolił ponownie, zobaczy sam, oceni co myśmy przez ten czas robili. Coś tam próbowaliśmy robić, to znaczy no takie podstawowe rzeczy. Było coś robione, że na pewno będzie mi łatwiej to wszystko. Dwa dziki znalazł, no apel jakiś tam jest, tylko jeszcze na przykład problem jest, że on za ogrodzeniem jakby jest agresywny, to znaczy, że tam no, skacze do psu, ale na spacerze bez problemu. Nie? W lesie zachowuje się bardzo dobrze, idzie przy nodze, jak się mu założy oto, to już wie o co chodzi. Także no, zostawiam psa w najlepszych rękach i za jakiś czas się po niego zgłoszę. Ile powiedz jeszcze tak, ile to musi trwać? Za półtora miesiąca. Zresztą sam ocenisz, nie? No to wyjdzie jeszcze w praniu, bo to każdy pies jest inny, wyłapie szybciej. Czy pies został zniszczony fest? Nie, przecież też znasz się na robocie, także na pewno będzie łatwiej. Akurat na tej nie bardzo, nie? To są jakieś tam nasze początki, ale... Tak jak mówię, pies przyjechał. Ale sobie znamy się już trochę czasu i mi też to ułatwia, bo na przykład widzę jak z tym rozmawiasz, jak do niego gadasz, jak się do niego zwracasz, jakie mu dajesz komendy i ja potem staram się to naśladować, żeby tak jakbym był tobą. Żeby ten pies potem wiedział jak z tobą gadać i też byś wiedział i gadał z nim normalnie, naturalnie. Na pewno spotkamy się z Edkiem jeszcze jak przyjadę po grota i myślę, że jak już będzie się sezon kończył, jak podsumujemy, może gdzieś wspólnie zobaczymy, może gdzieś wspólnie zapolujemy, żebyśmy też mogli sfilmować jakąś akcję w miocie, nie? No, oczywiście. Z miotu jakieś postaramy się zdjęcia zrobić też z miotu, patrzcie jakie te psy przyjazne. Także Edek, dzięki serdeczne, Dasz Bur, żeby ci się wiodło, a kewlar nie był potrzebny. A daj Boże, daj, a nieraz nie roztrzeszczały kewlary nawet, kurczę, blady. Znaczy, patrzmy z perspektywy, to... Także no marki, słuchajcie, marki jakie by były nie najlepsze, znaczy najlepsze, to i tak jak Edek powiedział, mają swoją wytrzymałość, a jak dzik jest... Dziki to żaden nie pomoże. Dasz Bur, do zobaczenia.